Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, traktor tutaj stoi na środku drogi i nie jest to przypadek, dlatego że dzisiaj zrobię dla Was poradnik nowej funkcji w grze Farming Simulator 22. Mianowicie pokażę Wam, jak wysłać pracownika w dowolne miejsce na mapie i pokażę Wam, jak ta funkcja działa, jakie ma plusy, ale też jakie wady. Co zrobimy? Zobaczcie. Jesteśmy sobie tutaj na farmie, w tym oto miejscu i wyślę pracownika tutaj, do tego punktu skupu, ponieważ będę chciał sprzedać chleb. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam sobie tutaj piękną przyczepkę. To jest przyczepka z autoloadem. Na pewno stali widzowie kojarzycie tę przyczepkę. Robiłem o niej osobny odcinek. No a jeżeli nie jesteś stałym widzem, no to koniecznie zasubskrybuj kanał. No dobra, przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka. Chcemy puścić pracownika w dowolne miejsce na mapie, więc jak to zrobić? Możemy sobie na przykład wejść do danego pojazdu, tak najprościej, następnie przycisnąć przycisk H, jak widzicie teraz w lewym górnym rogu otworzy się menu pomocników SI. Więc jak wcisnę sobie H, automatycznie będę miał już zaznaczony pojazd, w którym siedziałem sobie wcześniej i teraz klawiszem Enter, to wszystko jest też opisane tutaj na dole, klawiszem Enter muszę wcisnąć stwórz pracę. I teraz tak, mam różne typy pracy, z tym, że teraz jestem w pojeździe, który może tylko i wyłącznie przejechać po mapie w dowolne inne miejsce, ale tylko przejechać, więc mam jeden dostępny tryb pracy. Pojazd jest również tutaj już wybrany, no i jak widzicie, muszę sobie wybrać pozycję docelową, więc klikam sobie tutaj i zaznaczam punkt na mapie, do którego chcę, żeby mój traktor, właściwie traktorzysta, się udał. Powiedzmy, że będzie to oto miejsce. Następnie drugim kliknięciem muszę wybrać obrót docelowy. Tutaj jak widzicie mam raz, dwa, trzy, cztery możliwości obrotu w płaszczyźnie 90 stopni, czyli każdy obrót to jest zmiana kąta o 15 stopni, jeśli dobrze liczę. W każdym razie ustawiacie obrót, czyli pozycję docelową taką, jaką chcecie, klikacie na mapie. I teraz, żeby pracownik pojechał, musicie wcisnąć spację. Także wciskacie spację, no i jak widzicie, tutaj mamy aktywnego pracownika, który jedzie do celu. Możecie też zobaczyć, że traktorzysta właśnie ruszył. Co prawda troszkę jakby był pijany, bo jedzie tak trochę lewo, prawo, jedzie tak no dziwnie, ale no tak sobie jedzie. No i ja wziąłem tutaj traktor, który jedzie 30 na godzinę. Celowo puściłem traktor, który jedzie wolno, dlatego że ja sam wsiadam do traktora, który jedzie 40 na godzinę, po to, żeby Wam pokazać, jak to będzie się po prostu zachowywać. Także ja jadę teraz gonić mojego pracownika. No i pierwsza rzecz, która już powinna się Wam rzucić w oczy, no jedź, jedź ty biały. Zobaczcie, co się dzieje. Lewy pas nie jest w stanie wyprzedzić mojego traktorzystę. No, dla mnie to jest fenomen, ale pracownik, który jedzie, który zajmuje jeden pas ruchu, tak naprawdę zajmuje i tarasuje całą drogę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W każdym razie, no, zobaczcie na to, co się tutaj dzieje. Lewy pas nie wyprzedza mojego pracownika i wynika to z faktu... Oj, popatrzcie, popatrzcie, tu doszło do kolizji. Tu się dwa samochody zderzyły. Jeden wjechał w drugi. Ewidentnie. No teraz już pojechały, ale one się zderzyły przed chwilą. No to taka ciekawostka, którą nagrałem w sumie ścigając mojego pracownika. Tam się też jakieś auto zbugowało. Tutaj następne się zbugowało, także teraz jedziemy. No patrzcie, no kurde, następny wymusza na mnie pierwszeństwo. Ja tu jadę grzecznie, a on we mnie wjeżdża. No katastrofa po prostu. No ale, no cóż, co ja mogę tu zrobić? No widzicie, puściłem sobie pracownika, teraz mój pracownik skręca, on w międzyczasie zmienił pas na lewy, no i jedzie. Jak widzicie, on jedzie tak bardzo lewo, prawo, no i zobaczcie, on jedzie naprawdę jakby był pijany. No o, patrzcie, patrzcie, co on robi. No popatrzcie, teraz jedzie pod prąd, lewym pasem, dlatego że on skręca tutaj w prawo, czy nie? Nie skręca. On, nie wiem, stabilizuje tor jazdy, czy co on robi. Jak widzicie, ta funkcja automatycznego pracownika, ale zjedź ty kierowco, bo ja tu jadę. Dziękuję. Ta funkcja automatycznego dojazdu do celu jest jeszcze niedopracowana. Tak bym to delikatnie ujął. I fajnie, że możemy sobie korzystać z tej funkcji, że ten pracownik po prostej drodze jedzie, no teraz sobie radzi, teraz jedzie, no i teraz nie robi jakichś dziwnych manewrów. No ale mimo wszystko, on tam wcześniej
robił sobie taki trochę cyrk. No przecież sami widzieliście, co się tam dzieje. Tam bag na bagu, można powiedzieć, siedzi. No bo przecież absolutnie tak pojazdy nie powinny jeździć, a na pewno nie pojazdy w farmingu z gry z 2021 roku. No o, ten też mnie nie widzi, no. Ej, ale ja tu naprawdę jadę, halo. Teraz się z nim pościgam. Bo ja wam chciałem pokazać, co się... O, popatrzcie, sarny, które tutaj wyskakują, pojawiają się po prostu z nie powiem czego. Ale jaja, no niesamowite. No i znak stop, zobaczycie? No nie, no na znaku stop żaden pojazd tutaj się nie zatrzymuje. Co też uważam jest stosunkowo słabe. I co, będzie dalej robił lewo, prawo, czy też niekoniecznie? No teraz sobie poradził. Teraz powinien skręcić w prawo. Oczywiście kierunkowskazu ani nic takiego nie wrzuca, co też uważam jest słabe, bo to można by było dopracować. Żeby takie detale w farmingu się pojawiały. No naprawdę uważam, że... takie coś powinno się pojawiać. Więc, jeśli chodzi o plusy, teraz wam o nich opowiem, o plusach i minusach, tylko pojadę sobie sprzedać ten chleb. Jeśli chodzi o plusy, rewelacyjna funkcjonalność, która pozwala wysłać nam pracownika w dowolne miejsce na mapie. I jeżeli my teraz mamy sprzedać i jeździć sobie... po całej mapie, bo potrzebujemy czegoś dowieźć, coś potrzebujemy przewieźć, zawieźć, przetransportować, no to wysłanie takiego pracownika to jest rewelacyjny sposób na zaoszczędzenie czasu i uważam, że to jest świetna funkcja, która w farmingu była potrzebna i naprawdę ona robi robotę. Rewelacja. Także pełen szacunek dla Giantsa za to, że dodali tą funkcję, za to, że ona jest, bardzo, bardzo ułatwia życie. No ale... skoro już ten Giant coś dodaje, to czemu nie dodać czegoś, co jest dobre? No, to trochę tak jakby dla mnie, nie wiem, kombajn nagle przestał kosić. No, po prostu ruch samochodowy tutaj w farmingu jest średni, pozostawia wiele do życzenia i tak mam wrażenie, że został minimalnie poprawiony w stosunku do tego, co było wcześniej. Mam na myśli przed patchem 1.2, no ale wiecie, ja puściłem sobie teraz tego pracownika i ja mogę nagrać ze 6 kolejnych filmów tak naprawdę o tym, co się tutaj dzieje. To jest komedia w tym momencie, jak ten pracownik jeździ. Świetna kopalnia różnego rodzaju śmiesznych filmików farminga, więc jeżeli chcecie robić sobie, nie wiem, kompilację faili, to myślę, że nie trzeba daleko szukać, tylko właśnie puścić takiego pracownika i trochę go pośledzić. Więc... funkcja świetna, ale nie do końca dopracowana. No to zobaczmy, co się wydarzy w drodze powrotnej. Ja puszczam tego pracownika jeszcze raz, więc jestem w tym samym miejscu. I teraz stwarzam pracę. No i co? Niech pracownik wróci mi na farmę. Ale wiecie co? Może pojedźmy teraz inną drogą? Właśnie tak myślę. Czy jechać tą samą drogą, czy nie? Ja bym, wiecie co, zrobił? Ja bym sobie teraz zrobił taki eksperyment, że... pojechałbym sobie tutaj. Po prostu. O, czyli muszę wybrać pozycję, wybrać miejsce, teraz obrót, ustawiam sobie obrót i daję spację, zacznij pracę. No i jak widzicie, ten traktor sobie rusza, a ja pojadę sobie za nim. No bo chcę wam dokładnie pokazać, jak to działa. Jeżeli są jakieś zalety jeszcze, których nie odkryłem, to zaraz je znajdziemy, a jeżeli są jakieś wady, no to oczywiście też fajnie by się było pośmiać. Zobaczymy, czy jakiegoś kolejnego faila mój pracownik tutaj zrobi, czy coś tutaj takiego będzie. Ja chcę jeszcze przetestować kilka rzeczy. Mianowicie, będzie to dość brutalne, ale ja chcę zobaczyć, co się stanie, jeżeli ja wjadę w mojego pracownika. Czy mój pracownik, nie wiem... przewróci się, wyleci w powietrze, przestanie jechać, zawiesi się. O, popatrzcie, jedzie auto sprzeciwka. Zobaczcie, co się stanie. Auto sprzeciwka się zatrzymało. Dlaczego ja to zrobiłem? Dlatego, że wcześniej już wiedziałem, co się stanie. Dlatego, że auto sprzeciwka, które jedzie nawet po przeciwnym pasie, jedzie następne, ale skręciło. Auto sprzeciwka po prostu się zatrzymuje. Nie wiem dlaczego, ale mój pracownik jest tak uprzywilejowany, że zatrzymuje ruch wokół siebie. Trochę mnie to denerwuje, że tak to wygląda, bo co jest winny Bogu ducha kierowca, który jedzie sobie sprzeciwka, a ja teraz wjadę w mojego pracownika i zobaczmy, co się stanie. Pracownik jedzie, on się nie przejmuje. On się nie przejmuje, jak widzicie, je i jedzie bez żadnego kłopotu. No to teraz ja sobie spróbuję w niego wjechać, tak, o, może z tej strony. Dobra, nic się nie dzieje, naprawdę nic się nie dzieje, pracownik jedzie, no to teraz go weźmiemy w ten sposób.
Okej, okay, czyli jak ja wjeżdżam w przyczepę, to pracownik jest niewzruszony. On po prostu jedzie. Dobra. O, pracownik ma problem, żeby trafić w mostek. Widzieliście to? To też taka ciekawostka. Mój pracownik nie trafił w mostek, zahaczył kołem. Dobre. No dobra, jedziemy. No i będzie jechał biały. No biały nie będzie wyprzedzał, natomiast ja chcę sprawdzić, co się stanie, jeżeli ja bym uderzył w ten traktor. No bo wiecie, jak już eksperymentować, to eksperymentować na całego. Czy jeżeli ja stuknę w ten traktor, co się stanie? Został zablokowany. O, popatrzcie. Popatrzcie, co on robi. Teraz biały kierowca. Okej, okay, czyli pracownik będzie za wszelką cenę chciał wrócić na swoją drogę. I to jest jego duży plus. Czyli nawet jeżeli ja uderzę w pracownika, jak widzicie, ale on zwalnia i znowu nie trafił w mostek, znowu zahaczył kołem. Oj, widzieliście to? Mamma mia, no teraz to ten czarny kierowca naprawdę wymusił pierwszeństwo. Natomiast mój pracownik znowu odstawia jakiś cyrk, bo nie wiem, chciał ominąć nieistniejący pojazd. Także kurczę, no ja się boję, że z tego filmu to ja zrobię z 10 dodatkowych shortów normalnie. Jak sobie powycinam te fragmenty, to filmik będzie ciekawy. W sumie zróbmy taki mały mały konkurs. Wybijcie ten filmik w górę, po prostu dajcie tutaj. Niech każdy z was zostawi tutaj łapkę w górę i napisze jakiś komentarz, co myśli o pracowniku, który tutaj sobie jeździ i naprawdę jeździ tak, jakby był po spożyciu, i to po mocnym spożyciu. Naprawdę można się pośmiać troszkę, jak jeździ pracownik w farmingu, po prostu. Także no, jest to śmieszne i zobaczcie sobie u siebie, naprawdę, zobaczcie sobie u siebie, zachęcam was do tego. Ja sobie teraz... Nie wiem, czy on mi się tu nie zatrzyma, także ja go puszczę, zjadę sobie z drogi. Więc moja prośba jest taka, niech każdy z was zostawi łapkę w górę pod tym filmem. Naprawdę, każdy z was zostawia łapkę w górę. Komentarz jak zostawicie, też będzie mi miło. Subskrypcję oczywiście też. To jest, widzę, takie skrzyżowanie. Aha, on miał stopa. Popatrzcie, auto, które ma stop. Jedzie nawet, nie zwalnia, nie zastanawia się. Katastrofa. Nie no, to akurat jest coś, co w farmingu uważam powinno być zmienione. No, jak jest stop, to te samochody sztucznej inteligencji powinny się zatrzymywać. Dobra, ale nie będziemy narzekać. Jedziemy, wsiadamy do John Deere'a i wracamy na farmę. Także robimy ostateczny test. Wsiadamy sobie na farmę i wiecie, co ja teraz zrobię? Podkusiło mnie zrobić jeszcze jeden eksperyment. Wiecie co? To nie tak. Tu mamy jeden traktor, a tu mamy drugi traktor. I wiecie, co ja zrobię? Ja teraz... Jeden i drugi traktor puszczę jako pracownik. Po prostu. Ale jedź ty, czarny złomku. No teraz będziesz tutaj... Dobra. To teraz tak. Najpierw puszczę tego, więc menu produkt... Nie produkcji, tylko pracowników. Aktywni pracownicy, ale czemu ten pracownik jest, że niby aktywny? Otwórz menu pomocników. Dobra. Stwórz pracę. Ten. Pozycja docelowa. Wracamy na farmę. No, przyjedźmy powiedzmy tutaj. Obrót docelowy będzie taki. Zacznij pracę. No i pojechał. Ten już zaraz będzie ruszał. Jak widzicie, ruszył. No, a ja teraz robię stwórz pracę. Przejedź. Pozycja docelowa. Wybierz pozycję docelową. Wybierz obrót docelowy. I zacznij pracę spacją. Jak widzicie, jedzie. Przynajmniej powinien. No i teraz ja będę sobie tak przeskakiwał pomiędzy jedną a drugą kamerą. O, zobaczcie, co on robi. Znowu omija jakąś nieistniejącą przeszkodę. Mój pracownik. To nie ja jadę. Teraz jedzie pracownik, który omija nieistniejącą przeszkodę. Tak to wygląda. I celowo chciałem puścić właśnie te dwa pojazdy w takiej kolejności. Zobaczymy, co ten zrobi. Czy też ominie nieistniejącą przeszkodę? No, zobaczcie, zobaczcie, ten z przodu naprawdę omija znowu nieistniejącą przeszkodę. Chciałem puścić... A tu taka fajna rzeczka, nic tylko wodę brać stąd. To taka ciekawostka. W każdym razie, celowo chciałem puścić szybszy traktor z tyłu, żeby zobaczyć, co się stanie. Czy te traktory się zderzą, czy ten traktor zwolni, bo jak widzicie, on teraz jedzie troszkę szybciej, troszkę wolniej. Naprawdę jestem ciekawy, co się wydarzy. Znowu ten z przodu omija nieistniejącą przeszkodę. A, czyli on nie pojedzie na most, dlatego że tu jest ograniczenie. I ten most jest tylko i wyłącznie dla samochodów, powiedzmy, osobowych, a my jako ciężarówki, jako, powiedzmy,
Ależ tutaj, no zderzyli się, zderzyli się. My jako traktory, jako cięższe pojazdy mamy przejazd przez brud. No i zobaczcie, dwaj pracownicy zostali zablokowani. No, tamten przedni pracownik nie wie co zrobić, tylny pracownik w niego wjechał. Wniosek z tego taki, że ta funkcja no nie jest jeszcze dopracowana, naprawdę nie jest dopracowana. Zobaczcie, ciekawe, zderzą się? No nie zderzą się. Teraz to już naprawdę jest blokada, bo ten pracownik z tyłu pcha tego pracownika z przodu. Nie, no to jest cyrk na kółkach w tej chwili, to co się tutaj dzieje. Także jest to funkcja, która no... Widzicie, koguty jeszcze włączył ten pracownik, no ale... Ale co ja mogę? No, pracownik został zatrzymany ręcznie. Teraz ja muszę tutaj zainterweniować. No niestety. Niestety, ale ja muszę tu zainterweniować. Czyli jak widzicie, to nie jest funkcja, która jest niezawodna. No jedźże ty biały złomie. Teraz będziesz se tu stał. Dobra, nieistotne. Puszczamy. A stwórz pracę, dojedź w to miejsce. Chociaż w sumie nie wiem, czy ja mogłem... Obrót docelowy, zacznij pracę. Dobra, pojechał. I zobaczmy teraz tego. Stwórz pracę i w sumie jest ustawiona ta jakaś pozycja, więc powinno być ok. No ale... No ale on ma miejsce, no kurczę, zobaczcie. Ta funkcja naprawdę działa do kitu, po prostu. Powiedzmy sobie szczerze, ale to nie jest coś... co jest niezawodne i z jednej strony fajnie, że jest ta funkcja, ale z drugiej strony działa ona na ten co? Tamten pojechał sobie zwiedzać pobocza? Te traktory tutaj jeżdżą naprawdę trochę jak chcą i z jednej strony fajnie, że możemy sobie puścić pracownika i zawiezie dowolną rzecz tak naprawdę w dowolne osiągalne oczywiście miejsce na mapie, a z drugiej strony jak korzystam z tej funkcji, to tak sobie myślę, że ona jeszcze wymaga tyle dopracowania. No oczywiście stop, czyli na stopie to się nie zatrzymujemy. No i popatrzcie, no jest... On się zderza, on jedzie i wjeżdża jeden w drugi pojazd. No to jest tragedia. Już to, że się na stopie nie zatrzymuje, to jeszcze i bum. Już to, że się na stopie nie zatrzyma, no to jestem w stanie jeszcze zrozumieć. Ale absurdalną sytuację polegającą na tym, że szybszy traktor jadący z tyłu będzie uderzał w wolniej jadący pojazd z przodu, to już jest dla mnie absurd. Tutaj naprawdę powinno być to jakoś inaczej rozwiązane. No zobaczmy teraz, co się stanie. No i znowu bum. Dobra, zajmuje prawy pas, a ten zajmie prawy? No też zajmie prawy. Myślałem, że zajmie lewy i go wyprzedzi. Naprawdę uważam, że ta funkcja powinna być bardziej dopracowana, ponieważ ona generuje w tym momencie tyle śmiesznych rzeczy, tyle śmiesznych filmów. No i teraz zobaczcie. Zwolni czy nie zwolni? No nie zwolni, on po prostu uderzy i pojedzie i tyle będzie. Jeszcze jakby teraz jechał jakiś pojazd z prawej strony, to już by w ogóle było śmieszne. No zobaczcie, a myślałem, że się zabierał do wyprzedzania, ale nie. No i naprawdę chciałoby się tą funkcję tylko chwalić. Ale no zobaczcie, no traktorzysta, ten... A czemu ten zmienił na lewy pas? Czyżby wiedzieli, że tutaj się włączają z prawej strony? No zobaczcie, co się dzieje. No tak jeżdżą, moi drodzy pracownicy, ci pracownicy, których możemy sobie zatrudnić. No i przyznam szczerze, tak trochę strach tutaj jeździć. No zobaczcie, 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 co się dzieje. Teraz jedzie już w ogóle lewą stroną, pewnie ten... A, bo ja go tak ustawiłem. No dobra, no ale mimo wszystko. Absurd. To jest po prostu absurd. Dojechaliśmy na farmę. No przyznam szczerze, zaliczyliśmy miłą wycieczkę, ale oczekiwałem od tej funkcji więcej. Ja oceniam ją na takie 3 na 10, dlatego że szansa na bezproblemowy przejazd jest naprawdę nikła. Praktycznie zawsze coś się stanie. Albo mi się gdzieś pracownik zawiesi, albo pracownik w coś wjedzie, albo zostanie staranowany przez jakiś samochód, który sobie gdzieś po prostu jedzie też jako pirat drogowy. I uważam, że ruch samochodowy w farmingu wymaga sporego dopracowania i mam nadzieję, że to się stanie, dlatego że w tym momencie, no, do ideału daleko. Nie jest tragicznie, ale jednak od gry z 2021 roku i
No nie oszukujmy się, ale gra, w której ruch samochodowy praktycznie nie istnieje. No bo zobaczcie, jaki ruch mamy teraz na mojej prostej. Kurde, to jest prosta jak pas startowy. Widzieliście, jak jest ruch z tamtej strony? Zobaczcie, jaki jest ruch z tej strony. Tu nie ma ruchu, tu po prostu samochodów prawie nie ma. I zwracałem na to uwagę już w poprzednich odcinkach, że ruchu samochodowego tutaj praktycznie nie ma. A mimo tego pracownicy SI, których możemy sobie zatrudnić, po prostu sobie nie radzą. Potrafią zgubić tą drogę, potrafią jeden w drugiego wjechać, potrafią się zderzyć, potrafią zajmować przeciwny pas ruchu, nie zatrzymują się na stopie, no tragedia, po prostu. Tak bym to powiedział. Duże pole do poprawek, duże pole do usprawnień, ale no mimo wszystko fajnie, że ta funkcja jest, bo jednak można gdzieś jakiś taki transport po prostu sobie wysłać i liczyć na to, że on dojedzie. No jak nie dojedzie, no to wtedy my musimy sobie już coś z tym zrobić. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Im nas jest więcej, tym lepiej. No a ja dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!